Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj mamy 5 stycznia 2024 rok. Przed chwilą w tej pasiece zmniejszałem wylotki do 1 cm kwadratowego, a może nawet do mniej. Wszystkim rodzinom. Rodziny są dobrze ocieplone z góry, za zatworem, worek sianem. Ale niestety troszkę się pokręciłem przy rodzinach. Może z godzinę temu, a teraz z tego kręcenia będą efekty. Popatrzcie się na te szybki. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu jest szybka zaparowana, jest rosa. No niestety pszczoły się zaniepokoiły i podniosły temperaturę gniazda. Tu jest odległość między ramkami a denicą z 10 cm, to nie zobaczymy szkiełka z pokrytego wilgocią. Tu też pszczoły nie zareagowały na moje ruchy. Tu jest za słaba rodzina, żeby cokolwiek było. No i tu też nie widzimy żadnej reakcji, ale tu nie robiłem przy tym ulu, tylko wylotek przysunąłem. Tu troszkę dołożyłem tej rodzinie z wierzchu ocieplenia. Proszę popatrzeć, choć wylotek jest z samego kraja, to szybka niestety krople na niej wiszą. Jednak pszczoły temperaturę podniosły. A co tu? Tu też mam odległość między ramkami a denicą wielka z 10 cm. To jest w porządku. Tu rodzina nie podwyższyła temperatury. Tu też był tylko przysunięty ul. A tu, co ta moja szesnastka zrobiła? No nie wiem, czy to będzie widać, ale tu niestety szybka zaparowała. Rosa się pojawiła. To znaczy, że jest życie. O, tu przy tym ulu zasłała rodzina, żeby efekty zaniepokojenia zobaczyć. Tu też była tylko przysuwana. Tu była od góry troszkę uszczelniana, ale jest odległość duża między dennicą a ramkami. Tu jest szybka ok, tu tylko był przysuwany. Tu był ocieplany, bo tu było niedane ocieplenie, ale jak widzimy, szybka jest ok. A tu tylko przysunąłem wylotek. Drodzy Państwo, patrzcie się. I od razu rodzina zareagowała podniesieniem temperatury. Jednak jakikolwiek ruch przy ulu powoduje, że pszczoły są zaniepokojone. Od razu podnoszą temperaturę i jeszcze nie nadeszły mrozy, ale ja już postanowiłem troszkę im poruszać koty ulów, zrobić te robotę, którą mam zrobić na mrozy, no żeby po prostu pszczół niepotrzebnie podczas mrozów niepokoić, żeby nie rozludniały kłębu. No tu też ta rodzinka też jest ładna, może najładniejsza, elegancko się spisuje. Tu jest wylotek ok. Ta rodzina jest za słaba, żeby cokolwiek ruszyły. A to jest tak na 4 ramkach pszczół, ale szybka sucha. No, ta rodzina jest silna, ale ona w ogóle się nie zaniepokoiła. I to jest fajna rodzinka, tak na 4 ramkach i to jest szybka sucha. Także rodziny pszczele różnie zareagowały na to,
co im uczyniłem, na ten ruch wokół uli, na ten stukot, szum. I raczej w zimie, jeśli macie coś zrobić przy rodzinach pszczelich, to najlepiej parę dni wcześniej, przed mrozem, tak jak dzisiaj, żeby te rodziny pszczele troszkę wyluzowały. Wiadomo, przyjdą ciężkie mrozy, tandetne ule muszą mieć bardzo dobrą wentylację, bardzo dobre przewiewy, no bo to one będą działać jak sklaprarka. Niestety będzie konfrontacja lodowatych ścian, lodowatego powietrza z ciepłem uchodzącym z kłębu. To wszystko się będzie skraplało, z takiej uli będzie się lało. No niestety pszczelarze tu są z tej branży troszkę nierzetelni, bo nie pokażą, jak to wygląda, żeby ktoś miał pojęcie, kto zaczyna na tandetnych ulach gospodarkę, z czym musi się spotkać. No ja mam ule ciepłe, niestety, to mogę sobie pozwolić na to, że te wylotki zrobię 1 cm kwadratowe, może nawet mniej. To nic z tego powodu działo się nie będzie, ale przy moich kondycji, moich rodzin to będzie, jest bardzo wskazane, bo zwiększę stężenie dwutlenku węgla w ulu tym sposobem, bo nie będzie tak szybko uchodził. No i pszczoły będą zużywać mniej pokarmu, mniej się przepracują. No, zapowiadają tęgie mrozy, które mają trwać około 1,5 miesiąca co najmniej, ale może to być i 2,5 miesiąca do świętego Józefa, 19 marca. Takie imprezy z bestią ze wschodu przeważnie się tak kończą. Zobaczymy, ale przy tak ciężkiej zimie, to ja nie wiem, co w mojej pasiece może zostać. No, pszczoły obsiadają, zawiązały się na 4, może na 5 ramkach. Zawiązały, a nie obsiadały, bo gdyby je pozganiał do kupy, to może 2 ramek by na czarno nie obsiadły. No zobaczymy, jak w tych super ciepłych ulach moje pszczółki, moje Kaukazy zniosą tę zimę. Czy wszystkie rodziny przezimują, 4 czy 5 rodzin jest bardzo słabieńkie, no ale nie łączyłem tego z jesieni, bo słaba rodzina to jest matka zapasowa. Moje ule raczej gwarantują 100% przeżywalność rodzin bez względu na siłę rodziny. W tym roku jak nigdy jeszcze dałem za zatwory boczne worki ze sianem, także one w tej chwili u mnie mają lepiej niż dziupli, mają mniejszą pulę powietrza do tylko mniejsza pula powietrza w ulu schładza ten kłąb, a jak mniejsza pula schładza ten kłąb, to i mniej tej wody będzie się skraplało na lodowatych ścianach ula, bo one nie będą się zbyt tak szybko oziębiać, lodowacieć. No moje ule solidne, decha 2,5 cm plus to co nad dechą, przeważnie mata słomiana, później dykta. No zobaczymy, jak to się skończy ta impreza. Wiadomo, gdy ktoś ma rodziny potężne, po kilka naście ramek na czarno obsiednięte, to takie rodziny pszczele by nawet przezimowały we worku foliowym, nie trzeba im ula. Ale u mnie jest sytuacja całkiem inna. No wiadomo, każdy pszczelarz chce mieć jak największą rodzinę, jak najmocniejsze rodziny, ale nie zawsze to wyjdzie. No ja niestety od czerwca, lipiec podkarmiałem, no później, no przecież nie będę wagonami do tej małej pasieki cukru dowoził. 10 dni dosłownie nie zaglądałem do rodzin pszczelik. Został tylko czerwiec, ta rodzina spadła. No niestety, ten czerwiec, który wyszedł, nagromadził mi troszkę na włoci, nie powiem, ale rodziny nie dały rady się już odrodzić. No w tym roku tą gospodarkę zasilania
w okresie bez pożytków całkiem inaczej to będę po prostu robił, bo niestety, bo to tylko może być droga do sukcesu. No po prostu w odpowiedniej chwili trzeba matkę zaizolować, żeby nie czerwiła, żeby nie wychowywała niepotrzebnie pszczół, niepotrzebnych pszczół. A później pod koniec, może od połowy lipca, zacząć je zasilać, podkarmiać. I to może być klucz do sukcesu. Gdy jest matka izolowana, to wiadomo, że później można je po 3 tygodniach, te rodziny, przyleczyć cukrem, pudrem. A wiem, jak się to robi naprawdę. I później pszczółki ten cukier, puder z dennicy sobie zbierą, wody przyniesą, przerobią i wychowają młode pokolenie. I dalej ta pasieka będzie miała 99% ekologii. No niestety, wiecie, jak to jest z tą krótką komórką. Gdy pszczoły głodne, krótka komórka nie zadziała. Gdy mało pyłku, też nie zadziała. Aby działała krótka komórka, niestety pszczoły muszą być dobrze wychowane. No i teraz jeszcze wprowadziłem ramkę 5, wędzę 5-4. I to prawdopodobnie to moją krótką komórkę może pogrzebać. No ale nadal to będę stosował, obserwował, jak to wszystko mi będzie wychodziło. Wszystkie rodziny pszczele są na tych zawężonych uliczkach. No to jest troszkę niebezpieczne, ponieważ wąska uliczka, cienka ramka z pokarmem, w dodatku ramka mała 32 na 23, mało pokarmu w obrębie kłębów i to też może się przy dużych mrozach źle skończyć do mojej pasieki. No zobaczymy, może nas ta bestia ze wschodu nie dosięgnie. Dobrze by było. No ale taka mała epoka lodowcowa, w czasie, gdy klimat się bardzo ocieplo. Na czym polega ocieplenie klimatu? No czytałem takie najnowsze badania. To chyba nie naukowców, tylko naukowców, aktywistów klimatycznych. Ocieplenie klimatu polega na tym, że w odległości od Ziemi 10 do 50 km tam są szalenie wysokie temperatury. Tu mrozy będą po 50 na minusie, a tam będzie po 50 na plusie. No proszę Państwa, no co tam wyjdzie i im udowodni, jaka tam temperatura? No proszę Państwa, takie hocopoły opowiadają, a to ma jeden cel. Jak ludziom ująć koryta? Jak ich zdołować, jak ich okraść? To wszystko tylko temu służy. Bo wiadomo, że jeden wulkan, byle jaki, gdy emituje lawę, to więcej dwutlenku węgla wyrzuca niż cała nasza cywilizacja. A ile tych wulkanów emituje ten dwutlenek węgla do atmosfery? No niestety dwutlenek węgla jest bardzo potrzebny każdemu. Wiadomo, że tam w odpowiednim procencie, nie w 100 na pewno, tylko kilka procent. To bardzo sprzyja naszej biologii, naszym roślinom, wszystkiemu. No ale naukowcy o takiej orientacji są tępieni, najważniejsi są aktywiści klimatyczni. No serdecznie się z Państwem żegnam.